zakończeniem świadectw ukończenia szkoły został zamknięty kolejny rozdział szkolnego życia w Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu. Uroczyście pożegnani zostali tegoroczni maturzyści, wychowankowie profesor Beaty Szczepańskiej i profesor Aliny Pyrek. W tej szczególnej chwili w lubraniackiej placówce pojawili się przedstawiciele powiatu, przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Budzyński oraz naczelnik Wydziału Edukacji Piotr Jacek Zbonikowski. Gratuluję. Ja wiele w terenie słyszę, że taki nauczyciel niedobry, taki niedobry, ale porównując nasze powiatowe szkoły, jestem dumny, że właśnie wy najlepiej edukujecie. Szanowna, kochana młodzież, wam dziękuję za to, że wybraliście jedną ze szkół powiatu wrocławskiej. Jak w uroczystym dniu, gdzie tak się cieszycie, przemowy powinny być krótkie. Dlatego na dalszą waszą drogę życia życzę wam, żebyście jak najdłużej wyglądali tak, jak dzisiaj wszedłem na tę salę, gdzie i dziewczyny, i chłopacy od ucha do ucha uśmiechnięci. Drogi panie dyrektorze, szanowny grono pedagogiczne, zebrani goście. Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. Te słowa znanej piosenki wydają się szczególnie adekwatne dzisiaj, gdy po 3 latach nauki opuszczacie mury tejże szkoły. Być może wasze drogi zupełnie się rozejdą i nie będziecie spędzać już ze sobą tyle czasu, co w szkolnych ławkach. Mam nadzieję jednak, że w waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych chwil. Wasza przyszłość leży nam na sercu. Wszyscy, tak wszyscy, dokładaliśmy wszelkich starań, by dobrze was przygotować. Nie tylko do matury i egzaminów wstępnych, ale także do odpowiedzialnego życia. Przed 3 laty naukę w tej szkole rozpoczynało 53 uczniów. Świadectwa jej ukończenia otrzymało 41 osób. Wielu z nich za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie czy pracy społecznej otrzymało nagrody. 2 uczennice dostały świadectwo z wyróżnieniem. To Tatiana Przybysz, marząca o studiowaniu lingwistyki stosowanej, oraz Patrycja Piekarska, która chce zostać studentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Tatiana podziękowała zebranym w imieniu wszystkich absolwentów. Pracę. Były dni lepsze i gorsze, nieodrobione prace domowe, jedynki, pierwsze porażki, ale i sukcesy. Dziękujemy za chwilę wsparcia, podtrzymania na duchu, ale przede wszystkim za mobilizację, która często gdzieś znikała w nieznanych nikomu okolicznościach. Jednocześnie przepraszamy za wszystkie przykrości, których byliśmy przyczyną. Dziękując, życzymy również gronu pedagogicznemu oraz dyrekcji kolejnych owocnych lat pracy oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Nasza 3-letnia podróż dobiega końca, dlatego chcieliśmy podziękować rodzicom za to, że nauczyli nas, jak żyć i wykorzystywać swoje zdolności. Dziękuję również wam, drogie koleżanki i koledzy, za każdą miło spędzoną chwilę i za zrozumienie w chwilach słabości. Myślę, że kierowaliśmy się myślą Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jesteśmy cząstką w zespole, z niego płynie nasza siła. Po podziękowaniach nadszedł czas na pożegnanie. Opuszczamy szkolne mury, ale każdą chwilę tutaj spędzoną będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń i wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. Jeszcze raz za wszystko dziękujemy. Nigdy o was nie zapomnimy. Wyrazem naszej wdzięczności niech będą kwiaty. Zmiany
Proszę teraz wychowawcę klas trzeci. Bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docen za wilkiem i pszczółka na kwiatkach jak wokra. Zawsze jest to wzruszający dzień, kiedy odchodzą nasi absolwenci. Cieszymy się, gdy przychodzą i cieszymy się, gdy odchodzą, gdy możemy ich wszystkich, którzy przyszli do naszej szkoły, pożegnać, że ukończyli tą szkołę. Staramy się to robić w takim duchu podniosłym, ponieważ życie to nie tylko nauka, ale to także doświadczenia duchowe i staramy się ich dobrze przygotować, aby w życiu osobistym, prywatnym, dorosłym potrafili sobie poradzić i rozwiązywać trudne problemy, które często są na ich drodze. Jestem szczególnie wzruszony i każda moja obecność tutaj w Lubrańcu, już niemalże Lubraniec traktuję jako swoje moje rodzinne miasteczko, gdzie 15 lat dyrektorowałem w szkole. Od samego początku istnienia i mojej pracy w starostwie jestem tutaj stałym gościem i bardzo, bardzo mi miło i chciałbym zwrócić na jeden moment uwagę coś takiego innowacyjnego, co zobaczyłem, a szczególnie moment wzruszający, kiedy właśnie klasa odchodzi, kiedy rozwiązuje się życie i ten gest symboliczny zawsze działa na moje serce i na moje uczucia. A jeżeli chodzi o słowa pana starosty, to szczególny akcent chciałbym powiedzieć na to życie obok życia dydaktycznego, na to życie, które przy okazji, tak jak się mówi, każdy nauczyciel i organ prowadzący świadczy dla każdego ucznia, mianowicie ta opieka, te przekazanie ideałów, wartości na przyszłość, które mają zabrać jako również bagaż doświadczeń. By młody człowiek nie porzuca wartości chrześcijańskich, których został przecież wychowany, od tej tradycji nie odchodził, a powtórzę to, co zakończyłem swoje krótkie przemówienie, mianowicie, aby nie zabrakło pracy. To jest najważniejsze chyba w tej chwili, bo pracować i modlić się, to wydaje się dla chrześcijanina jest najważniejsze. W rankingu szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego na bardzo wysokiej pozycji znalazł się właśnie zespół szkół w Lubrańcu i my z tego się cieszymy. Dołożymy wszelkich starań, żeby zrobić wszystko, by młodzież wybierała nasze szkoły średnie powiatu włocławskiego. Dziękuję bardzo, dziękujemy się. Część artystyczną i prowadzenie uroczystości przygotowała klasa 2C, której uczniowie już za rok przystąpią do egzaminu dojrzałości. Z których nie masz nic, jedno warto znać, jedno tylko wiedz. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, upił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysk, on nie stoczył się, tłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważnych jest kilka tych wielkich, na których czekamy.
żałob wieczny, z których nie masz nic. Jedno warto znać.